długie są, duże i nie jeżdżą. Są takie pociągi, które jeżdżą na drogach. No jak to na drogach? No bo są takie pociągi, które nie mają szyn, tylko mają koło jak auta. To na pewno są pociągi? Nie. Tylko to są jakieś tramwaje albo coś. Może być lamok. Parowa. No a jak taki pociąg wygląda? Może mieć taki dość... No może mieć... No i tak... No i... Cielek. Jest taki długi. Co tam się w środku znajduje? Drzwi. Kierownica. Hamulec. Ster. Co jeszcze może być w takim pociągu? Jak myślisz? No, żeby ludzie mogli sobie usiąść, to co tam jest? Krzesło. Bieg. A na zewnątrz jak ten pociąg wygląda? On jest kolorowy czy nie kolorowy? Zapamiętałeś, jakie miał kolory? Kolorowy. Wygląda tak, że pociąg jeździ na torach. No i koło ma duże. Co dalej? Co tam w środku jest w tym pociągu? Co zapamiętałaś? Jak nim jechałaś, to co było w środku? Na przykład historyki. Czasem są też, można nawet widziałam tam maszynistę, no bo siedziałam raz przy drugim fotelu. No i tam są napoje. O, w pociągu są różne rzeczy, w których można jeść. Kupić te rzeczy, tak? No, kupić. Nasz pociąg był niebiesko-biały. Z numerem 2. Co tam było w środku? Co zapamiętałaś? Nic. Jakieś fotele były? No, że są takie wagony podobne do tramwaju. No i jest taki komin z przodu. No i tyle. Wiem. No, a ten pociąg, który widziałeś, to był gdzieś tak po drodze, czy w telewizji? Gdzie go widziałeś? Po drodze, jak jechałam autem i dużo razy widziałam. Dużo razy mijaliście pociąg, tak? Tak. No dobra, to czyli miał komin, okej. Co tam jeszcze zaobserwowałeś ciekawego? No, że miał takie z tyłu wagony z węgla. Ale pociągu tam, gdzie byli ludzie, to nie widziałem. Długi. Troszeczkę. W środku co jest w takim pociągu? Co tam się znajduje? Łóżki jakieś takie. Tak. Jest, tam jest okno.